Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu, z tej strony Alina Czyżewska. Program Kto pyta, ten rządzi w Radiu Reset Obywatelski. Dzisiaj zajmiemy się tym, co rozpala nasze emocje, myśli, czyli sportem. A w szczególności moim ulubionym sportem, trochę mówię to z przekąsem, proszę mi traktować tego bardzo serio, ulubionym, ponieważ bardzo dużo włożyłam zainteresowania w poznanie, jak to funkcjonuje, tym moim sportem ulubionym jest żużel. Pochodzę z miasta żużlowego, z Gorzowa Wielkopolskiego. Kiedyś Gorzów kojarzył się, a to ze szpitalem psychiatrycznym, a to przez to, że się przejeżdżało przez Gorzów nad morze, odkąd wybudowano S3, to już się z tym nie kojarzy, natomiast niezmiennie kojarzy się z żużlem oraz stalą Gorzów. Inne miasta żużlowe to, czy ktoś tutaj z naszych słuchaczy, słuchaczek jest z jakiegoś miasta żużlowego? Na przykład z Torunia, albo z Lublina, albo z Leszna, albo z Rzeszowa? Jeżeli tak, to dajcie znak. No oczywiście, jeżeli żużel to tylko falubas. Tak, jest jeszcze Zielona Góra i na tym opiera się nasza trudna miłość, nasza Gorzowa z Zieloną Górą, trudna miłość. Natomiast nie o wyczynach sportowców, żużlowców chcę dzisiaj opowiadać, tylko o problemach, dużych, moim zdaniem problemach, które wiążą się z finansowaniem sportu zawodowego przez samorządy. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że te kluby sportowe, które hołubimy, wielbimy, to nie są miejskie kluby, mówimy nasza stal, nasz gorzowski klub. Jeżeli chodzi o własność tych spółek, w niektórych miastach częściowo one albo w całości należą, to są spółki komunalne, czyli miejskie, ale na przykład taka Stal Gorzów albo inne w innych miastach kluby żużlowe, czy w ogóle żużlowe, kluby sportowe, to są prywatne spółki akcyjne, czyli kompletnie prywatne firmy, które w związku z tym, że są klubami sportowymi i są wpisane do ustawy o sporcie, mogą korzystać na zupełnie innych zasadach niż inne spółki z pieniędzy publicznych. Dzisiaj moimi gośćmi będą moi koledzy. Bartosz Wilk, który jest prawnikiem, ekspertem sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć Bartku, oraz Adam Mikoś, który jest naszym współpracownikiem, naszym, ponieważ ja jestem również członkinią sieci obywatelskiej Watchdog Polska, a Adam Mikoś jest studentem i również współpracuje z siecią obywatelską Watchdog Polska. Czy jeszcze coś powinnam powiedzieć ciekawego o Was, co uważacie, że w tym programie dla słuchaczy i słuchaczek będzie miało szczególne znaczenie? Bartku, może o funduszu korkowym? Chciałem powiedzieć troszkę o właśnie naszym stowarzyszeniu, czym się zajmujemy. No bo to nie jest, sport nie jest naszą główną działalnością. To nie jest tak, że patrzymy tylko na sport, bo monitorujemy różne organy, różne instytucje państwowe i publiczne. Natomiast także zahaczyliśmy o temat sportu, więc mamy pewne doświadczenia, o których możemy tutaj dzisiaj słów kilka powiedzieć. Dziękuję. Adam? To odnośnie właśnie związków między sportem a związkiem a informacją publiczną, jeśli chodzi o mnie konkretnie, no to wydaje mi się, że też mógłbym dodać w ramach takiej małej autopromocji, bo pomimo, poza tym, że jestem też właśnie współpracownikiem Watchdoga, jestem też członkiem, zasadniczo jestem prezesem Koła Naukowego Prawa Sportowego IUSY Sport na Uniwersytecie Warszawskim. Także ta tematyka właśnie informacji publicznej i sportu w tym kontekście tak się, jest takim punktem, który
zbiera dwa zagadnienia, które są mi wyjątkowo bliskie, więc też cieszę się, że mam możliwość realizowania się w ten sposób. No i zapraszam oczywiście też do, oprócz tego oczywiście, żeby wspierać Watchdog jako organizację do tego, żeby zainteresować się działalnością Kołatki. Małe autopromocje na początek. Przepraszam, Alina, mikrofon. Oj, aha, hola, tak. Już widzę, że nie było mnie słychać. Okej. Okay. Jest z nami też gościni, powiedzmy taka nieoficjalna, nieformalna, czyli Marta Bejnar-Bejnarowicz, która jest radną w Gorzowie Wielkopolskim. Pozdrawiam cię, Marto. Mam nadzieję, że będziesz nam tutaj wrzucała pewne konkretne fakty, albo będziesz prostowała rzeczy, o których mówię. Marta bardzo jako radna doświadcza tego faworyzowania sportu zawodowego, a konkretnie żużla w Gorzowie Wielkopolskim, ponieważ Marta jako radna widzi realne problemy miasta i mieszkańców i bardzo często na remont dachu przedszkolu nie ma pieniędzy, 20 tysięcy na przykład, a 200 tysięcy na promocję przez miasta, przez żużel znajdują się od ręki. Oj, Bartku, coś u ciebie słychać bardzo, jak się ruszasz, że stryka, więc tutaj prosiłabym dzisiaj mniej ruchu. Dzisiaj mniej ruchu, chociaż rozmawiamy o sporcie. Więc tak, Adamie, gdybyś mógł opowiedzieć w ogóle, skąd się to bierze, jaki jest taki krajobraz prawny tego, że prywatne spółki mogą być finansowane z pieniędzy publicznych. O co tam chodzi w tej ustawie o sporcie i jak ona powoduje, że prywatne podmioty są uprawnione tak na preferencyjnych warunkach traktowane, jeżeli chodzi o dofinansowywania? Znaczy, ogólnie odpowiadając na twoje pytanie, zanim przejdę do tego sedna tak naprawdę, czyli do kwestii tego, jak to się dzieje, że to finansowanie ma miejsce i w sumie dlaczego finansowanie i dlaczego dostęp do informacji publicznej w tym kontekście ogólnie sportu, tak, czyli i klubów sportowych, i związków sportowych, i w mojej ocenie również spółek, które tym zarządzają, powinien być jawny. Chciałbym powiedzieć w sumie jedną kwestię, która wydaje mi się, że jest ważna dlatego, żeby zrozumieć, dlaczego w sumie to jest aż tak ważne, tak, bo odpowiedź na to pytanie, czyli odpowiedź na rolę sportu, ogólnie społeczną rolę sportu i to sportu zawodowego. Bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o sport amatorski, czyli o, nie wiem, kwestię właśnie promocji jakiegoś zdrowego trybu życia wśród najmłodszych, wśród dorosłych też, tak, że infrastruktury ku temu i tak dalej są kwestie, które raczej nie budzą wątpliwości, że no, powinno państwo samorządy w to inwestować. Ale sport zawodowy może budzić pewnego rodzaju wątpliwości, może budzić kontrowersja i w pełni rozumiem osoby, które faktycznie te wątpliwości mają, którym to się nie podoba i które mają wobec tego jakieś obiekcje. Natomiast na początku właśnie, aby lepiej tak naprawdę zrozumieć, dlaczego moim zdaniem ta jawność jest tutaj tak kluczowa, chciałbym przedstawić pokrótce to, jak tak naprawdę, moim zdaniem przynajmniej, wygląda ta społeczna rola sportu zawodowego, tak? I okej, okay, z jednej strony wszelkiego rodzaju patologie pokroju tego, że faktycznie niektóre podmioty mogą być finansowane w sytuacji, w której brak jest dofinansowania na jakieś takie absolutnie podstawowe kwestie, tak? Na jakąś podstawową infrastrukturę, na kwestię jakiejś pomocy socjalnej i tak dalej, no jest swego rodzaju patologią, która nie powinna mieć miejsca. O tyle co do zasady, jeśli chodzi o samą kwestię finansowania sportu zawodowego, oczywiście zdaję sobie sprawę, że z punktu widzenia osób, które niekoniecznie się sportem interesują, niekoniecznie przeżywają te emocje i tak dalej, to może zabrzmieć dziwnie. No i w pełni rozumiem te wątpliwości, bo mamy różne zainteresowania, mamy różne podejście do niektórych spraw. O tyle naprawdę jest bardzo dużo osób, z punktu widzenia których faktycznie ten sport zawodowy jest ważnym elementem ich życia. Nie mówię tutaj tylko oczywiście o zawodowym uprawianiu, czyli o samych sportowcach, no ale przede wszystkim o osobach, które gdzieś te rozgrywki śledzą, czyli chociażby o kibicach, tak? I to ma wiele wymiarów pod tym względem, tak? Bo z jednej strony można zwrócić uwagę na fakt, że w wielu miastach, wielu regionach te kluby stanowią faktycznie ważny element pod kątem kulturowym, pod kątem historycznym, tego rodzaju tożsamości lokalnej. Ponadto stwarzają dosyć ważny element związany z procesami integracji pomiędzy poszczególnymi osobami, tak? Czyli no, zacieśnianiem więzi społecznych, czy to w obrębie rodziny, czy w obrębie jakichś znajomych i tak dalej, czyli wspólne oglądanie spotkania przed telewizorem, wspólne wyjście na mecz i tak dalej, również może być takim elementem, który wpływa
pozytywnie na zacieśnianie się faktycznie więzi społecznych. Też jeżeli chodzi o tworzenie jakiegoś takiego kapitału już niekoniecznie spajającego, ale łączącego, to również można zwrócić uwagę na fakt, no, że takie nawet zwykłe smalltalki na temat jakiegoś, nie wiem, ostatniego wyniku drużyny i tak dalej, są również takim przyczynkiem do poprawiania tych relacji w ramach społeczeństwa, do znajdowania jakichś wspólnych tematów, wspólnych zainteresowań, które również z punktu widzenia społecznego, w mojej ocenie, mają istotną funkcję. Poza tym, no to mówię, to może zabrzmieć absurdalnie, ale naprawdę są osoby, dla których jakby ostatni wynik, tak, ostatni wynik ulubionej, ukochanej drużyny jest coś, co bezpośrednio wpływa na to, w jakim oni nastroju potem przez tydzień będą chodzić do pracy. Jest taki centralny punkt tygodnia obejrzenia tego spotkania i tak dalej, także to też jest coś z punktu widzenia społecznego, jest istotne. No ale okej, to są te takie sporty jakby najbardziej na świeczniku w tym wypadku, jeżeli chodzi o krytykę, i wydaje mi się, że to są te sporty, odnośnie do których ta krytyka też często bywa uzasadniona, czyli nie wiem, no, kwestia na przykład żużla, które jest tutaj głównym tematem tego spotkania, czy na przykład piłki nożnej. No ale finansowanie sportu z publicznych środków, tak, to również są różnego rodzaju sporty, które w normalnych warunkach, bez tego wsparcia pasowego, no, nie miałyby za bardzo możliwości być de facto uprawiane, z uwagi na fakt, że po prostu nie cieszą się takim dużym zainteresowaniem. Czyli sporty, które de facto słyszymy o nich raz na 4 lata przy okazji jakichś dużych imprez sportowych, igrzysk olimpijskich i tak dalej, kiedy jakiś reprezentant tego sportu zdobędzie medal albo no w ogóle bierze udział, tak, kiedy się ogląda te sporty pokroju, no nie wiem, na przykład jakieś kajakarstwo, wieślarstwo i tak dalej, czy sporty, które poza jakimś taką grupą praktycznie pasjonatów, tak, na co dzień nie cieszą się zbyt dużym zainteresowaniem. I tutaj chodzą dwie kolejne kwestie, które z punktu widzenia społeczeństwa wydają mi się istotne. Czyli jest jedna kwestia, to jest fakt, że jeżeli już ten medal zostanie praktycznie zdobyty, to jest to kolejny impuls, który z punktu widzenia i tych kibiców, to jest jakaś atrakcja, rozrywka, emocja, a ponadto jest to jeszcze jakiś dodatkowy impuls związany z rozwojem jakiejś takiej tożsamości narodowej, poczuciem dumy i tak dalej, budowaniem silniejszych więzi społecznych, co też jest istotne. Ale przede wszystkim, bo te wszystkie argumenty, które do tej pory wymieniłem, z punktu widzenia osoby, która się no, nie interesuje sportem, no to nie muszą być szczególnie przekonujące, tak? Bo to, czy my na tych igrzyskach zdobędziemy 30 medali, czy zdobędziemy 20, czy nie zdobędziemy nic, to do niektórych osób to może ich to igrać nie ziemić, generalnie może nie mieć dla nich żadnego wpływu, tak? Natomiast wierzę w to, to może być trochę naiwne, idealistyczne, ale wierzę w to, że faktycznie jest tego rodzaju tendencja, która pokazuje, że kiedy dochodzi do tej imprezy mistrzowskiej, tak? Faktycznie jakiś Polak w tym wypadku, no bo to, co przede wszystkim jest pokazywane w mediach, są sukcesy polskich sportowców, zdobędzie jakiś ten medal, nie wiem, w biegach narciarskich, w kajakarstwie, czy jakiejś innej bardziej takiej niszowej dyscyplinie, to zdobywa on określony czasu medialnego. Mówi się o nim, mówi się o tej dyscyplinie. I to może spowodować, że osoba, która ogląda to gdzieś przed telewizorem, zainteresuje się tą dyscypliną. Najczęściej to w ogóle najważniejsze w tym wypadku. Najważniejszą grupą jest moim zdaniem tutaj młodzież w ogóle, która może się tym w jakiś sposób zainspirować, tak? I sobie pomyśleć, no kurde, no, kiedyś tam za jakieś 20-15 lat też chciałbym być w tym miejscu, też chciałbym zdobyć ten medal, też chciałbym stać na tym podium, żeby mi zagrano Mazurka Dąbrowskiego i tak dalej. I żeby to osiągnąć, może być ten pierwszy krok w postaci tego, że decyduje się wyjść przed telewizora, przed komputera i zacząć uprawiać ten sport. I okej, zdecydowana większość tych ludzi prawdopodobnie tego medalu nie zdobędzie, ani na igrzyskach, ani na mistrzostwach świata, ani na mistrzostwach Europy, nawet do kadry narodowej nie wejdzie, tak? Ale sam fakt, że rozpoczęła tą działalność, sam fakt, że zaczęła jakiś trening i tak dalej, jest już pozytywny z punktu widzenia społeczeństwa, bo skłania to do jakiejś aktywności. Co więcej, prawdopodobnie jeśli faktycznie zainteresuje się tą aktywnością, zacznie uprawiać przez 5-10 lat, a potem z niej zrezygnuje z uwagi na fakt, że mają inne obowiązki, nie wiem, nauka, praca i tak dalej, to prawdopodobnie jakieś nawyki faktycznie pozostaną. W sensie prawdopodobnie będzie to coś takiego, co w kolejnych latach dalej będzie procentować. Czyli nawet jeśli nie będzie uprawiała już tego sportu ta osoba z zamysłem, że to może być jakaś jej zawodowa przyszłość, to może uprawiać tę dyscyplinę w sposób rekreacyjny, to też przyczynia się do jej zdrowia. I może tę dyscyplinę również, do uprawiania tej dyscypliny zachęcić inne osoby, zachęcić inne osoby, na przykład swoje dzieci, swoich znajomych i tak dalej, co też powoduje, że zdrowie publiczne z punktu widzenia właśnie większej aktywności również w jakiś sposób działa. I ten taki długi wstęp, mówiąc o tej społecznej roli sportu, ma na celu pokazanie jednej rzeczy. Moim zdaniem, i wydaje mi się, że wiele osób, która interesuje się sportem, podziela to przekonanie, naprawdę społeczna rola sportu, w tym sportu zawodowego, jest naprawdę istotna. To jest kwestia i dostarczania emocji, i budowania wspólnoty, i zachęcania kolejnych osób do uprawiania sportu w sposób bardziej amatorski, rekreacyjny, to przyczynia się właśnie do zwiększenia aktywności, zwiększenia no, takiego zdrowia publicznego, no, bo to, czy jesteśmy aktywni, czy bierzemy udział w aktywnościach fizycznych, ma bezpośrednie przełożenie też na to, na ile jesteśmy zdrowym społeczeństwem, na ile faktycznie dopuszczają jakieś choroby cywilizacyjne i tak dalej. I dlatego bardzo istotną kwestią jest to, by faktycznie podmioty, które są odpowiedzialne za organizację tego sportu, były rozliczane z tego, jak się z tego wywiązują, tak? Czyli że faktycznie działały w sposób jawny i transparentny. I to był taki bardzo długi wstęp, który miał na celu odpowiedź. Okej, to ja spróbuję podsumować to i jakby zrozumieć, czy wyciągnąć wnioski. Czyli chodzi o to, że sport jest ważny dla nas, dla naszego zdrowia publicznego i dla naszych więzów społecznych. I chyba nawet takie zadanie sportu jest wpisane w ustawie o sporcie, jeżeli się nie mylę. I oczywiście, jeżeli oglądamy mecze piłki nożnej,
i bardzo łatwo jest wyjść z domu, wziąć piłkę i robić to samo, co widzieliśmy przed chwilą na boisku, tam gdzieś w telewizji. Natomiast potencjał taki społeczny żużla, no umówmy się, jest dość wątpliwy, ponieważ to nie jest tak, że zobaczę, jak sześciu panów jeździ w lewo, po czym ja sobie też wyjdę i zacznę jeździć motorem, ponieważ to jest bardzo, bardzo, bardzo bogate. Znaczy bardzo drogie i bardzo bogaty również sport, więc on nie ma tutaj jako żużel akurat tego potencjału kreowania masowego zdrowia, masowego zdrowia publicznego, masowego uprawiania sportu. Więc to nie bardzo mi się wpasowuje w to żużel. Tak, Adamie, proszę. Jeśli chodzi o tą kwestię, to jak najbardziej z tą kwestią się zgadzam. W sensie zgadzam się z tym, że no, nie każdy sport ma aż taki potencjał pod tym względem. W ogóle jeśli chodzi na przykład o kwestie w ogóle ekologiczne chociażby, wręcz można powiedzieć, że to ma jakiś negatywny wpływ promocji tego typu dyscyplin. Natomiast tutaj cały czas wraca kwestia tego aspektu związanego z emocjami, czyli z tego, że jest już określona grupa obywateli, dla których to jest ważne, tak? Które praktycznie takim centralnym punktem tygodnia jest ten mecz, nie wiem, Unii, Falubazu czy Stali, tak? A ponadto ta kwestia więzi społecznych wydaje mi się też cały czas pozostaje istotna. Ale ten cały przydługi wstęp, który miał na celu pokazać, na ile to jest istotna społecznie funkcja, ma też bezpośredni wpływ na to, jak te wszystkie mechanizmy, o których mówiłaś we wstępie, mają przełożenie na to, dlaczego w moim zdaniem określone chociażby spółki, które nadzorują tego typu ligami, powinny w pewnym przynajmniej zakresie być uważane za podmioty, które w pewnym sensie te zadania publiczne wykonują. Z tego powodu, że okej, że jeżeli przykładowo mamy jakąś formę aktu, tak, który reguluje kwestię rozgrywek ligowych, tak, rozgrywek klubowych w ramach danej dyscypliny, no to można powiedzieć, że tego typu akt nie wiąże w sposób bezpośredni samorządu poszczególnych, tak, nie wiąże samorządu Gorzowa, Leszna czy Zielonej Góry. No i nie ma takiej bezpośredniej więzy, nie ma takiej bezpośredniej zależności. Ale właśnie z uwagi na ten potencjał związany z tym podbudową kulturowo-historyczną, ten potencjał związany z tym, że to jest bardzo silna kwestia związana z zainteresowaniem społecznym, z tym, że jest bardzo duża grupa ludzi, dla których jest po prostu coś bardzo, bardzo istotnego, którzy w sytuacji, w której zostaliby tego pozbawieni, no na pewno manifestowaliby jakieś swoje niezadowolenie, że też mają prawo, moim zdaniem, do tego, żeby interesować się tego typu kwestiami, tak. Powoduje, że przykładowo, jeżeli wchodzi nowa regulacja, która dotyczy nowelizacji na przykład przepisów stadionowych, czyli to, co w ogóle było takim przyczynkiem do tych wniosków, które złożyliśmy, tak, powoduje, że tego typu samorządy prawdopodobnie, nawet jeśli nie są bezpośrednio prawnie zobowiązane do tego, żeby zmodernizować te stadiony, to mając gdzieś tam z tyłu głowy to, że jeśli tego nie zrobią, to kluby, które dla dużej części mieszkańców są takim oczkiem w głowie, są czymś bardzo, bardzo istotnym, to prawdopodobnie będą czuły silną presję do tego, żeby faktycznie się do tego przychylić. I wydaje mi się, że właśnie tak podchodząc do tego na zasadzie trochę takiego ducha tych regulacji, ogólnie ducha prawa dostępu do informacji, powinniśmy w pewnym sensie mieć wgląd w to, jak te regulacje są tworzone, tak? I mieć jakąś możliwość nadzoru, ponieważ o ile, mówię, nie ma być może bezpośredniego związku stricte o charakterze prawnym, o tyle jest związek faktyczny, który powoduje, że faktycznie tego typu zależności są. Już tak podsumowując, żeby nie zabierać głosu, bo też nie jakoś tak nie monopolizować dyskusji, ja zdaję sobie sprawę, że w wielu przypadkach chodzi o jakieś patologii, w tych wypadkach to nie jest tak, że powinniśmy zawsze te patologie bronić, respektować i tak dalej. Jakby samo założenie, sam wstęp, o którym mówiłem, pokazuje, że ja osobiście widzę sens, żeby w niektórych przypadkach to robić. Więc oczywiście też nie może być tak, że inwestujemy wszystko w sport, a zapominamy o jakichś innych działach. Także to tyle z mojej strony. Dziękuję, Adamie. Bartoszu, widzę, że chcesz koniecznie coś dodać. No, mam kilka komentarzy, też śledzę komentarze Państwa na czacie, więc też bym się chętnie do tego odniósł. Więc pierwsza kwestia to oczywiście Adam ma rację, że sport jest ważny też dla mieszkańców, dla gminy. Jest to zresztą zadanie własnej gminy, wspierać sport, w tym sport zawodowy. No oczywiście chodzi o proporcje, więc tutaj Pan Waldek troszkę się na czacie oburzał, że to nie ma co zestawiać wspierania sportu z, nie wiem, z budową dachu czy też z inwestycją. Bo faktycznie takim tokiem rozumowania dojdziemy do absurdu, że tylko wspieramy najbardziej podstawowe potrzeby. No i taka filharmonia, dom kultury zawsze będzie tą potrzebą gdzieś ostatnio, już nie mówiąc w ogóle o sporcie, więc chodzi o proporcje. To jasne. Z drugiej strony pamiętajmy, że wspieranie sportu na szczeblu lokalnym, małych klubów sportowych, czy też większych jak klubów żużlowych, jest to jednak, jest to domena samorządu, czyli każda gmina ma tutaj samodzielność, ma swobodę podjęcia decyzji, co wspieramy, w jakim zakresie. No i czy bardziej sport powszechny, czy bardziej sport indywidualny. I rozmowa o żużlu, czy też o innych sportach elitarnych dotyczy w gruncie rzeczy problemu lokalnego. Marta Bejnar-Bejnarowicz
jako radna Gorzowa może powiedzieć nam i czy na czasie napisać o problemie z akurat żużla w Gorzowie, bo to jest taki bardzo obrazowy przykład, który też może pokazywać kwestie polityczne, znaczy wspieramy akurat żużel, a nie inne dyscypliny, no bo to jest oczywiste, że gdy mamy z jednej strony klub sportowy piłki nożnej, no to włodarz lokalny jest bardziej skłonny wspierać tę dyscyplinę, no bo ilu jest wyborców stojących za tym klubem, w postaci rodziców, rodziny młodych sportowców, a z drugiej strony mamy tenis, czyli powiedzmy kilkudziesięciu tenisistów w gminie, no to siła polityczna obydwu grup jest oczywiście no, nieproporcjonalna zupełnie. Więc pytanie, gdzie są radni w tych samorządach, w których wspieramy sport zawodowy z pokrzywdzeniem potrzeb podstawowych? Dlaczego tak się dzieje? Ja nie wiem, bo to zależy od Gorzowa, od innych tego typu miejsc. Nie wiem, co jest tam tą barierą, dlaczego jest taka dysproporcja. No ale to już musimy mówić o konkretach, bo ciężko powiedzieć, że sport jest zły, czy sportu nie należy wspierać, bo tak nie jest. To gmina może robić i często jest to jak najbardziej zasadne. Druga kwestia, o której Adam mówił, no to jest kwestia klubów, związków sportowych, czyli tych ciał, które znamy z mediów, o których słyszymy w telewizji, w kontekście zwłaszcza rozgrywek na szczeblu najwyższym, olimpijskich, no olimpijskich to może nie, ale czy też rozgrywek w ramach Ekstraligi. No i tu jest faktycznie problem, czy taka swoistość, że państwo oddaje część władzy związkom sportowym. No bo nie mamy ministerstwa żużla, nie mamy ministerstwa piłki siatkowej, tylko pewne kwestie dotyczące reguł gry, reguł rozgrywek na tym najwyższym szczeblu określa ten właśnie związek sportowy. No i w tym nie ma tak zasadniczo nic złego, no bo to jest oczywiście, że państwo nie da rady wszystkiego ogarnąć i wszystkich dyscyplin sportu zaopiekować. No ale jest ważne, żeby te różne regulacje kontrolować, wiedzieć, jak one są dokonywane oraz dyskutować o tym, czy jest to zasadne. No i tutaj znowu żużel jest dobrym przykładem, kiedy te różne standardy, które narzuca związek sportowy, no oddziałują na samorządy, ponieważ te muszą coraz więcej inwestować, coraz więcej wymogów spełniać, no i coraz więcej pieniędzy, wydatków kosztem innych rzeczy ponosić. A słuchaj, Bartku, co myślisz o takich rzeczach, bo dostałam wiadomość od mieszkańca Leszna, który wyszukał, w jaki sposób jest finansowany klub sportowy Unia Leszno. Bardzo często pieniądze, które są przekazywane klubom sportowym, są pod hasłem promocja miasta, czyli odbywa się promocja miasta Leszna w Lesznie, promocja Gorzowa w Gorzowie. Odbywa się to podczas właśnie tych meczów, zawodów sportowych i przyjeżdżają na przykład do Leszna, przyjeżdżają inne spółki, znaczy inne kluby sportowe z innych miast, które również dostały pieniądze od swoich miast na reklamowanie Gorzowa w Lesznie. I potem jeżdżą tacy obstrokaceni różnymi logami zawodnicy, mają te loga i jak myślicie, ile kosztują ta promocja miasta polegająca na tym, że masz tutaj jeden znaczek swojego miasta obok logo agregatów Tyskiego, Poczty Polskiej, Enei i strzelajcie. Przepraszam? Ile? Tak, ile? 100 tysięcy. Adam? Wydaje mi się, że więcej, ale to ciężko mi powiedzieć. No dobrze, umowa z 2018 roku pomiędzy miastem Leszno a Unią Leszno na reklamę, promocję miasta przez 3,5 miesiąca podczas zawodów sportowych to było ile? 1 150 000 zł. W następnym roku, w 2019, kiedy ktoś chyba już nagłośnił te dziwne praktyki promocyjne, w rejestrze umów już nie widać kwoty, widać, że dalej Unia promowała miasto, ale informacja została objęta klauzulą poufności. Parę razy tutaj pojawiła się wymieniana jako radna Marta Bejnar-Bejnarowicz i oto Marta, radna, zawsze gotowa, jest z nami. Spontanicznie dołączyła do nas i
Marto, chciałabym, żebyś rozprawiła się z tym, co jest mówione bardzo często tutaj w komentarzach, również przez komentatora Waldka, który widzę, że jest dużym fanem żużla, jak to jest z tą promocją i z tym wydawaniem pieniędzy. A potem Bartku, byś powiedział, czy my mamy prawo wiedzieć i dlaczego o tym, ile właściwie pieniędzy na tą promocję poszło. Marto, tobie oddaję głos, witaj z nami. Nie słychać ciebie, musisz się chyba odblokować. Przepraszam, już jestem. Dzień dobry, witam. Rzeczywiście na spontanie, bo zupełnie tutaj jakby w wyniku tego wywołania kilkukrotnego Alina mnie wpuściła na antenę. Ja oczywiście nie jestem przeciwnikiem żadnej dziedziny sportu, żadnej dyscypliny sportu, natomiast rzeczywiście no jako radna spotykam się z tym od praktycznie początku, a jestem drugą kadencję, że finansowanie tego sportu pozostawia wiele do życzenia i o ile nie mam jakichś większych oporów przed przekazaniem pieniędzy miejskich na rekreację czy aktywność fizyczną dzieci, czy w ogóle mieszkańców, o tyle rzeczywiście no, finansowanie sportu zawodowego jest to dosyć kontrowersyjna sprawa, przede wszystkim ze względu na to, że no, jest to zawód, tak? No, ktoś wybrał sobie taki zawód, że będzie uprawiał jakąś dyscyplinę sportu, tak jak ja sobie wybrałam zawód, że jestem architektem, a Alina aktorką, no i z racji tego, że Alina tak godnie reprezentuje tutaj Gorzów, ale nie może w tej chwili uprawiać swojego zawodu wyuczonego, no to nie idzie do miasta i nie prosi o 200 tysięcy w zamian za to, żeby zrekompensować jej ten dorobek artystyczny czy zawodowy, tak? A przyzwyczailiśmy się do tego, że jednak sport zawodowy bardzo chętnie przychodzi do samorządu po pieniądze. No i wszystko się to dzieje albo z pieniędzy, które są z tak zwanej puli, ja nie lubię tego sformułowania, no albo, ale z puli na sport, tak, gdzie wiadomo, że każda gmina praktycznie ma podzielony swój budżet na sport zawodowy i sport niezawodowy, czyli sport dzieci najczęściej, gdzie jeszcze dochodzą nam pewne nieprawidłowości związane z korkowym, tak, no bo wiadomo, że czyli tak zwaną alkoholówką, że najlepszym sposobem zapobiegania alkoholizmowi jest dofinansowanie jakiegoś sportowca zawodowego. I wtedy wszystkie problemy, jak zablosknięcie czarodziejskiej różdżki w mieście nam znikają związane z alkoholem. No tak, oczywiście. Ale Marto, ale jak to ma się do promocji miasta? Bo tutaj widzę w komentarzach bardzo, bardzo było podbijane, że promocja musi być, promocja jest ważna miasta i sport promuje miasto. Co ty o tym sądzisz? No fajnie, to znaczy, no właśnie jakby do tego zdążałam, że jedne te pieniądze są z puli na sport, a jeżeli się nie da, bo wymaga to dużych przesunięć, no to idzie to wszystko z promocji, tak? To jest taki worek bez dna, który praktycznie ma najmniejsze chyba regulacje, jeżeli chodzi o wydawanie tych pieniędzy. I ja zawsze zadaję takie pytanie przy przyznaczaniu pieniędzy miejskich czy w ogóle publicznych na promocję, co promujemy? Czyli trochę tak po takie korpo myślenie włączam, co oczywiście nie zawsze jest skuteczne, ale jednak uważam, że trochę otwiera oczy. Tak jak w korporacji, tak? Jeżeli mamy do sprzedania jakiś produkt, tak? Chcemy sprzedać coś czy wypromować jakiś produkt, no to po pierwsze, co promujemy, po drugie, jaki będzie efekt tej promocji, tak? Czyli w jaki, sposób zmierzymy efekty tej promocji, tak? Bo możemy wydać na promocję Gorzowa 100 tysięcy, możemy wydać 5 milionów, tak? I teraz pytanie, w jaki sposób odpowiemy sobie, kiedy już starczy, kiedy już na tyle wypromowaliśmy to miasto, że osiągnęliśmy te nasze efekty. No problem polega na to, to konkretny przykład, żebyśmy konkretny przykład. Ja mam korporację, znaczy firmę produkuje pastę do zębów. Wydaję masę milionów na pastę do zębów, ażeby zwiększyć sprzedaż. I to będzie promocja udana, jeżeli zwiększy się sprzedaż mojej pasty. A co jest efektem promowania miasta? No właśnie, ja bym tutaj podała jako dobry przykład, jako taką dobrą praktykę Ostrów Wielkopolski, który ma w swojej strategii jakby stanie się, czy pokonanie drogi do tego, aby stać się miastem samodzielnym energetycznie. Oczywiście nie w 100%, wiadomo, że to jest droga, ale oni generalnie całą swoją energię poświęcają na to, żeby zostać miastem samodzielnym energetycznie. I wszelkiego rodzaju działania, jakie podejmują, czyli na przykład finansowanie startupów, jest związane z realizacją tej strategii. Czyli na przykład, jeżeli ktoś chce próbować różnego rodzaju nowe technologie,
ale związane z ich strategią, czyli samodzielnością energetyczną, czyli wymyśleć jakieś rzeczy, które będą wspierały tę ich strategię, to oni wtedy to finansują, ale jeżeli ktoś chce na przykład, nie wiem, być najlepszym skoczkiem z wyż, no to to już się nie wpisuje w ich strategię miasta samodzielnego energetycznie, miasta zielonego. I taki układ uważam za uczciwy, tak, że jeżeli na przykład miasto przybiera sobie, ustala sobie pewną strategię rozwoju i zgodnie z tą strategią, na przykład, nie wiem, chce być miastem przyjaznym dla, nie wiem, żeglugi śródlądowej, tak, chce przyciągać, jest nad rzeką, chce przyciągać żeglówki, czy tam, nie wiem, zagranicznych turystów i tak dalej, no to powinno finansować takie działania, które będą wspierały właśnie rozwój miasta w tym zakresie. Ale jeżeli chodzi o finansowanie promocji ze sportu, to mam wrażenie, że jest to po prostu fajny myk, taki wytrych do tego, żeby sfinansować najbardziej krzyczące grupy, tak? No bo wiadomo, że klub sportowy ma takie, jest takie ogólne pojęcie, że kluby sportowe to jest taka ogromna liczba ludzi, że to kibice, to ich jest tak dużo, tak wspaniale i tak dalej. Natomiast warto przypomnieć, że już nie pamiętam ile lat temu, ale do Rady Miasta chyba Szczecina startował komitet, który był spowinowacony z którymś z klubów sportowych szczecińskich i zdobył naprawdę jakąś taką bardzo niewielką liczbę głosów, więc jakby to był taki, wydaje mi się, że można to potraktować jako dowód, że okej, lubimy sport, natomiast, czy nawet kibicować, tak, bo większość jednak tych sportów, które finansuje miasto, to są sporty kibicowskie, tak, no żużel jest sportem kibicowskim, jeździ 5 zawodników, czy tam 7 czasami, a ogląda ileś tam tysięcy, tak, więc my płacimy za to, żeby ludzie sobie mogli to pooglądać, nie pouprawiać ten sport, tylko pooglądać, tak, równie dobrze moglibyśmy sfinansować na przykład HBO albo Kanal Plus, no bo tam ten sport też można oglądać, tak, więc powinniśmy równie dobrze, jeżeli ja nie chcę chodzić, ja chcę oglądać, to miasto powinno mi sfinansować ten program. Netflixa, tak, dostęp do Netflixa. Tak, tak, i promować na przykład Gorzów przez oglądanie filmów, nie, bo to tak samo, bo w sumie nie ma znaczenia, co oglądamy, tak, czy oglądamy żużel, czy oglądamy piłkę nożną, czy oglądamy fajne seriale, tak, bo seriale też są w tej chwili modne i można by było promować miasto przez seriale, na przykład, tak, tyle samo wspólnego. I właśnie na tym polega problem, że jakby ta promocja jest wytrychem, daje taką możliwość, żeby łatwo wydać pieniądze bez jakiejś takiej zbędnego ryzyka, że kontrola wykaże pewne nieprawidłowości, no bo promocji się nie mierzy, tak? Można mierzyć ekspozycję znaku, tak, czy loga miasta, ale co z tego, tak? No, jeżeli na przykład przyjmiemy, że nasze miasto się wyludnia i dla nas jest istotne, żebyśmy przyciągnęli, powiedzmy, nie wiem, 20 tysięcy w ciągu 5 lat nowych osób, które są w wieku produkcyjnym, no to możemy się zastanowić, czy tym nie damy rady, tak? Że na przykład te osoby w wieku produkcyjnym są statystycznie fanami, nie wiem, siatkówki. No to wtedy rozwijamy tą siatkówkę i sobie liczymy, czy ci ludzie ze względu na to, że jest ta siatkówka, oni uwielbiają siedzieć i oglądać tą siatkówkę na fajnej hali sportowej, to czy oni się przeprowadzą do naszego miasta, żeby to robić, tak? No, ale tego się tak nie robi, bo to by po prostu nigdy nie wyszło, tak? No, jest tak, to trochę, nie osiągniemy poprzez inwestowanie w siatkówkę czy żużel, nie spowodujemy, że będą nowi mieszkańcy tego miasta, no, a miasto potrzebuje nowych. I to też tylko dodam, że to jakby nie jest skierowane przeciwko finansowaniu sportu z promocji, tylko w ogóle finansowaniu czegokolwiek z promocji, co jest w żaden sposób niemierzalne, tak? No bo no wiadomo, o co chodzi, tak? Nie jesteśmy przeciwnikami sportu, tylko akurat w tym sporcie jest taka maniera samorządowa czy finansowa, że bardzo łatwo się to robi. Mhm. Dziękuję Ci, Marto. I tutaj ja bym chciała poruszyć kwestię pieniędzy, bo jak się okazuje, Leszno zdecydowało, że pieniądze budzą niezdrowe emocje, te, które są wydawane na sport i że już nie będzie podawał informacji w rejestrze umów, ile wydali na promocję Leszna. Bartek, jak Ty to skomentujesz? No w ogóle wydatki na promocję, które dokonują gminy, to jest duży problem, bo po pierwsze są to środki trudno uchwytne. To nie jest tak, że jak zapytamy urząd, co promujecie, to tak nagle wszyscy będą potrafili nam odpowiedzieć, o co w ogóle chodzi, o co pytamy. To nie jest takie jasne, bo to może przejść różne formy w różnych jednostkach gminy, nie tylko w urzędzie, ale także w spółkach. No to się często wymyka kontroli społecznej. Wspieranie poprzez promowanie czy wykupywanie usług promocyjnych. Co do tej kwestii Leszna, no to oczywiście
Powinno być to jawne i pewnie będzie trzeba wszcząć odpowiednie postępowanie, żeby do tego doprowadzić, które potrwa i to też może jest na to obliczone na czas, po którym już emocje opadną, już nie będzie to budziło takich kontrowersji. Ale a propos pieniędzy i gminy, to bym zwrócił jeszcze na jedną kwestię uwagę. Mianowicie w przypadku sportu, reguły wydawania pieniędzy na wspieranie sportu, czy to zawodowego, czy też powszechnego, generalnie określa Rada Gminy, co wynika z ustawy o sporcie. Czyli radni się spotykają i mówią, że no w tym roku wspieramy w takich procentach piłkę nożną, a w takich procentach żużel. I ustalamy jakieś proporcje, ogólne reguły. O tyle promocja już gminy należy do kompetencji organu wykonawczego, wójta, burmistrza, prezydenta. I to on dokonuje decyzji, kogo wspieramy, kogo, jak się promujemy. To też utrudnia kontrolę z jednej strony społeczną, a z drugiej strony radnych, którzy muszą dopytywać. Jak nie ma gmina aktywnych radnych czy aktywnych mieszkańców, którzy dopytają, na co idą, idą pieniądze na promocję, no to może być temat przemilczany i w ogóle nieodkryty przez lokalną społeczność. Adamie, widzę, że pilnie czytasz komentarze. Czy chciałbyś się tutaj odnieść do któregoś z tych komentarzy? Ponieważ widzę, że no tutaj trwa dyskusja, różne są stanowiska. Bardzo się cieszę. Dyskusja, jak widzę, jest potrzebna na temat finansowania sportu zawodowego. Natomiast jeszcze mamy oprócz klubów sportowych, przecież no właśnie związki zawodowe, o których Adamie mówiłeś wcześniej, polskie związki sportowe, takim polskim związkiem sportowym, który opiekuje się żużlem, to jest Polski Związek Motorowy i one tworzą spółki. Taką spółką żużlową jest Ekstraliga i teraz właśnie jak my możemy to kontrolować, czy możemy kontrolować i dlaczego? To, czy możemy, to niedługo się okaże, bo to sądy niedługo stwierdzą, natomiast uważam, że powinniśmy móc w każdym razie i w sumie dlaczego tak na dobrą sprawę. Jeśli chodzi ogólnie o związki sportowe, no to ich rola, jeśli chodzi o organizację sportu zawodowego, jeszcze nie tylko zawodowego, no jest duża, tak? Bo oczywiście poza tymi wszystkimi kwestiami statutowymi, których te związki niejako same mówią o przedmiocie swojej działalności, jest też określony zakres działalności, który jest czymś ekskluzywnie przypisanym konkretnie właśnie tych związków sportowych, czyli czymś, w czym de facto te związki mają swoisty monopol na działalność. I przykładem tego typu działalności jest na przykład organizacja rozgrywek o tytuł Mistrza Polski albo o Puchar Polski. Przykładem tego typu rozgrywek jest też kwestia ustanawiania reguł dotyczących organizacji danej dyscypliny. Przykładem jest też powoływanie kadry narodowej w danym sporcie. To wszystko jest wskazane właśnie w artykule 13 ustawy o sporcie, co daje związkom sportowym. Czyli to jakby państwo przekazuje jakieś swoje władztwo związkom sportowym, które tworzą obywatele. I to jest idea słuszna, ale też z tego wynika jakby prawo no, naszych obywateli do tego, ażeby kontrolować te związki sportowe. Tak, znaczy, jeśli chodzi o samą procedurę powoływania polskich związków sportowych, no to wygląda w ten sposób, że związek sportowy tworzony jest nie tyle przez obywateli, co przez kluby poszczególne, czy wchodzą w skład danej dyscypliny, a potem poszczególne związki mogą stworzyć polski związek sportowy, które nadzorowane jest przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, ale ponadto też ma właśnie określony zakres kompetencji, na których można powiedzieć, że ma swoisty monopol, jeśli chodzi o organizację danej dyscypliny. No i właśnie tu się pojawia pewien problem, tak? Bo okej, ktoś może powiedzieć, że właśnie na przykład taka spółka, która jest Ekstraliga zarządzająca tą najwyższą klasą rozgrywkową w żużlu, na przykład albo Ekstraklasa, jeśli chodzi o piłkę nożną, że w sumie jeśli jakaś drużyna tych zawodników chcieliby się realizować w tym sporcie poza tą ligą, no to niech założą własną federację, niech założą własną ligę i w sumie no, nikt im nie każe być w ramach tych. Jakby to wszystko jest dobrowolne. W tym przypadku faktycznie to by było takie odesłanie do tego, że w sumie jeśli chodzi o samą prawną strukturę związków sportowych, to związki sportowe są w zasadzie stowarzyszeniami między związkami stowarzyszeń. Bardziej skomplikowana kwestia, jeśli chodzi o polskie związki sportowe, tam kwestia jest co do zasady, dużo doktryny twierdzi, że to również jest jakaś taka... Ale może w te takie głębsze struktury, bo nikt z nas pewnie nie będzie zakładał związku sportowego, a chciałabym się dowiedzieć, co wynika z tego wszystkiego dla nas obywateli, jak my możemy to sprawdzać i kontrolować, z czego to wynika? Okej, więc wydaje mi się osobiście, że właśnie ta cała struktura, o której mówiłem na samym początku, bo tak jak mówiłem, to nie miało na celu tylko przekonania do tego, że sport jest fajny, chociaż jest fajny moim zdaniem, ale miało pokazać, że to faktycznie ta społeczna rola sportu pokazuje, że to jest to swoistego rodzaju, moim zdaniem, zadanie publiczne. Zadanie publiczne, które pozwalałoby uznać tego typu podmioty, czyli przede wszystkim związki sportowe, ale również w określonym zakresie wydaje mi się, że również spółki zarządzające ligami mogłyby się podpisywać właśnie z uwagi na fakt, że mają ten swoisty monopol na organizację rozgrywek, bo zgodnie z przepisami ustawy o sporcie spółki te są powoływane właśnie do zarządzania ligami,
które właśnie dotyczą tej kwestii rywalizacji tu mistrza Polski, na którym monopol mają związki sportowe. I teraz zdradzę Państwu taką informację, że my jako Sieć Obywatelska Ożdok Polska zapytaliśmy Ekstraligę, chyba jesteśmy pierwszym podmiotem czy obywatelem, który chyba pyta Ekstraligę, bo wydaje mi się, że ma taki status trochę jakiegoś, nie wiem, niezdobytej góry czy czegoś takiego nietykalnego. Ekstraliga podpisuje ogromne pieniądze z telewizjami na transmisję meczów żużlowych i winduje warunki, jakie muszą spełnić stadiony. Stadiony należą do samorządów i właściwie pieniądz od telewizji idzie do spółki Ekstraliga, która jest utworzona na mocy właśnie tego wykonywania zadań publicznych przez związki sportowe. Natomiast całe obciążenie finansowe spada na Marta, na mieszkańców i mieszkanki, którzy muszą zamiast na remont żłobka i przedszkola, czy budowanie nowych żłobków i przedszkoli, które są przecież ważniejszą potrzebą mieszkańców, muszą spełniać zachcianki, wytyczne Ekstraligi, która podpisała w umowie na 20 kilka milionów taki element, że musi być świetny, że musi być zapewnione świetne, jak to się nazywa? Oświetlenie. Oświetlenie. I wtedy, no właśnie, zapewnienie tych warunków obrazu, świetnych warunków obrazu dla NC+, spada na mieszkanki i mieszkańców, którzy mają dziury w dachach. Jeśli mogę się do tego odnieść, to jest w ogóle głębszy temat jakby całej debaty publicznej, bo ja bardzo często słyszę, to nie tylko się tyczy Gorzowa, tylko w ogóle jakby samorządowców, z którymi często rozmawiam, że ludzie tego chcą, ale to też wynika z pewnej formy zadania pytania, tak? Bo jeżeli my pytamy, słuchajcie, czy wy chcecie halę sportową na 5 tysięcy ludzi, tak? To jest takie pytanie, jak ja pytam moich dzieci, czy wy chcecie czekoladę na śniadanie? No jasne, że oni chcą, tak? Ale konsekwencje tego już mieszkańcom nikt nie przedstawia, tak? Bo nie ma zadanego pytania, czy wolicie dofinansować milionem złotych, nawet nie remont, tylko jakby dostawienie czy zmianę parametrów na stadionie, czy w hali sportowej, czy do oświetlenia, czy nagłośnienia, czegokolwiek, czy na przykład wolicie mieć z tego za ten milion złotych żłobek albo rozbudowaną szkołę, tak? No to wiadomo, że to jest kwestia też proporcji, tak? Nie, za milion ciężko żłobek postawić, no ale generalnie duże pieniądze się przecież w ten sport ładuje. I o ile to jest sport, który polega na tym, że jeszcze się rzeczywiście jakiś sport uprawia w jakiejś, powiedzmy, takiej ogólnej masie mieszkańców, to jest okej, okay, ale jeżeli to jest właśnie 5 zawodników, których reszta ludzi ogląda, no to wtedy już rzeczywiście warto by było w taką debatę publiczną wprowadzić już pewien taki, no, zależność, tak? Czyli powiedzieć im, że słuchajcie, okej, my możemy dofinansowywać co roku różnego rodzaju zawody, ale w ten sposób nie będziemy rozbudowywali właśnie żłobków, przedszkoli albo nie będziemy budowali dróg. Mieszkańcy zgłaszają do budżetu obywatelskiego inicjatywy, na które czasami czekają po 20 lat, na przykład jakieś utwardzenie ulicy albo budowę oświetlenia na ulicy w postaci 10 zwykłych lamp ulicznych, tak? I to jest koszt 100 czy 150 tysięcy. I tutaj po 10-20 lat można kazać im czekać, mówiąc, że nie ma pieniędzy. Natomiast 10-20 naprawdę wypasionych lamp, które powodują oświetlenie gdzieś jakiegoś obiektu sportowego, za tam, nie wiem, 500 czy 200 czy 300 tysięcy, wydaje się właściwie bez jakiegoś większego bólu. I to jest właśnie to, co zostało wcześniej powiedziane, czyli to są pieniądze, które idą jakby poza radą miasta, tak? Bo no i wtedy my się tylko dowiadujemy, tak, że no w ramach takiego podziękowania od miasta czy od prezydenta dla jakiegoś zawodnika, który zdobył tam jakąś świetną, super nagrodę, czy złoto, czy coś innego w różnych dziedzinach, no to prezydent daje 200 tysięcy. Tak? I jakbyśmy poszli do prezydenta i powiedzieli, słuchaj, wiesz co, ja naprawdę tak ciężko pracuję, wiesz, dla tego miasta, już naprawdę tyle rzeczy dobrych powiedziałam o tym mieście, weźmy przelej 200 tysięcy, bo wiesz, mam jeszcze tyle do kredytu, no to chyba nikt by poważnie nie potraktował takiej sytuacji, a jednak na te wydatki takie sportowo-promocyjne ala mamy dosyć duży taki margines. No właśnie.
Słuchajcie, tutaj mam taki pomysł, bo dzisiaj nazwa naszego miasta, Marto, Gorzowa Wielkopolskiego, padła kilkanaście razy. Jeszcze parę razy powtórzę. Przeliczymy to na czas antenowy i zawnioskujemy do prezydenta i do radnych, ażeby nam za promocję miasta dali 200 tysięcy. 200 tysięcy nie jest kwotą z kapelusza, ponieważ taką kwotę otrzymał Bartosz Zmarzlik, za to, że wśród różnych tutaj etykietek na kurtce ma również herb Gorzowa Wielkopolskiego. 200 tysięcy, proszę Państwa, to jest więcej niż zarabiacie, wielu z Was, niż zarabia w rok. On to dostał na za to tylko, że nakłada, nie wiadomo nawet ile razy, kurteczkę z logo miasta Gorzowa Wielkopolskiego. To są pieniądze, które moglibyśmy wydać na jakieś konkretne rzeczy. Znaczy, tak, tylko sprostuję, żeby nikt cię nie pozwał. Tego, nie mam umowy, tak? Nie wiem za bardzo, na jakie były warunki umowne. Czy to jest za napis na kurtce, czy to jest za wypowiedzenie nazwy Gorzów Wielkopolski 100 razy. Nie mam pojęcia. Natomiast świetnie. Taka kwota wpłynęła, tylko żebyśmy jakby tutaj byli precyzyjni. Tak. Zaraz cię, Adamie, dopuszczę do głosu, ale właśnie, Marta, powiedziałaś, bo nie widziałaś umowy. Ja też nie widziałam. Dlatego wysłałam wniosek o informację. Jaka to jest umowa? Ja chcę wiedzieć, za co dokładnie my jako mieszkańcy mamy wydać 200 tysięcy. I widzę, że ani kluby sportowe nie zdają sobie sprawy, że muszą się rozliczać przed mieszkańcami, ale również te polskie związki sportowe też nie rozumieją, że wypełniają pewne zadania publiczne, które oddało im, powierzyło im państwo, i uważają, że to jest właśnie tak jak Kościół. Nikt nam tu nie będzie zaglądał w to, co my robimy. Tutaj przypominam Wojtka Wyszogrodzkiego, komentarz, który powiedział właśnie o tym, że żużel jest jak Kościół. Bartek, pamiętam jeszcze taką długą naszą w sieci obywatelskiej batalię ze Zbigniewem Bońkiem. Kto wygrał? Opowiedz parę słów o tym. Wygraliśmy po latach, chyba trzech, bo w 2016 roku zaczęliśmy, w 2019 chyba otrzymaliśmy to, o co pytaliśmy, a mianowicie o rzecz podstawową, czyli budżet PZPN-u. Udało się, tam argumentowaliśmy, że ten związek nie tylko wykonuje zadania publiczne, ale także otrzymuje duże przepływy środków od państwa szeroko pojętego. No i teraz Zbigniew Boniek chwali się na Twitterze, że PZPN jest najbardziej transparentnym związkiem sportowym. I oczywiście, gdy patrzymy na PZPN, a na inne podmioty, które działają jawnie, to nie jest jakiś wysoki standard, oczywiście, ale gdy patrzymy na inne kluby sportowe, to ma rację, że raczej się wyróżnia pozytywnie na te innych, czy też na te zwłaszcza ekstraligi, o której tutaj mówiliśmy. No to też pokazuje problem taki, że chyba faktycznie nie są częstym adresatem pytań kluby sportowe, związki sportowe, a jak już są, no to trzeba troszkę czasu poświęcić, aby informacje uzyskać, więc mam nadzieję, Alina, że twój wniosek będzie szybciej rozpatrzony niż 3 lata. A jak to się stało, że, bo to chyba mi się wydaje, że brak kontroli obywatelskiej, ale może też inne czynniki powodują, że my pozwalamy tym polskim związkom sportowym przez lata nam nie odpowiadać, bo nasza batalia z PZPN-em trwała dość długo i przekonywanie do tego, że jednak są podmiotem zobowiązanym, to znaczy, że no, jeżeli obywatel, obywatelka zada pytanie takiemu polskiemu związkowi motorowemu, czy PZPN-owi, czy wszystkim innym polskim związkom sportowym, to są podmioty, które muszą nam udzielić informacji o tym, jak gospodarują tymi pieniędzmi. Skąd się bierze, że oni w ogóle tego nie rozumieją? No, nie są państwem na pewno, nie jest to aparat państwa, jest to podmiot generalnie prywatny, czyli nie jest włączony w strukturę organów czy urzędów. No i to chyba budzi z jednej strony taką wątpliwość, a z drugiej strony, że no, te związki zawsze istniały, więc jak tu utożsamiamy z czymś takim odrębnym, osobnym, samodzielnym. Oczywiście tak jest, że same ustalają pewne reguły, co nie oznacza, że nie możemy pytać o różne informacje i kontrolować tych związków. I ta sprawa z PZPN-em chyba też pokazuje, że faktycznie niezbyt często PZPN był kiedyś wcześniej pytany o różne informacje, no bo ten spór dotyczył bardzo pierwotnego problemu prawnego, czyli czy w ogóle muszą odpowiadać. No wielokrotnie już ten temat mamy dawno przećwiczony z innymi organami. PZPN był takim w sumie jednym z ostatnich chyba istotnych podmiotów, które cały czas się opierały właśnie przy tym. Chociaż teraz mamy podobne argumenty przy spółkach Skarbu Państwa, więc no może przesadziłem. Ale chyba faktycznie taka świadomość społeczna, że jest to coś odrębnego i poza kontrolą. To zdementujmy, że tak nie jest.
I są obywatele, którzy pytają i na przykład właśnie w trybie dostępu do informacji publicznej mieszkańcy Leszna otrzymali dość ciekawe informacje dotyczące tego, jak bardzo mieszkańcy miasto dofinansowuje Unię poza dotacjami, czyli koszt utrzymania stadionu zarządza tym stadionem MOSiR. Koszty utrzymania w 2016 roku to były 544 tysiące, pół miliona. Przychody z tytułu wynajmu 48 tysięcy. I to był umowa na korzystanie z ogromnego stadionu miesięcznie, wychodzi, że to było 4 tysiące miesięcznie. Pamiętasz, Marto, ja kiedyś pytałam o to, ile Stalgorzów płaci za wynajem stadionu, naszego ogromnego stadionu, który został zbudowany z pieniędzy publicznych za kilkadziesiąt milionów. To była kwota, słuchajcie, 2000 złotych miesięcznie. Wyobraźcie sobie, że... Ja na początku, jak pytałam, to było 2000 w 2016 roku. I zobaczcie, z czym to porównać. Jeżeli jesteście przedsiębiorcami, prowadzicie jakąś działalność gospodarczą, czy wasz sklepik w porównaniu z ogromnym stadionem, porównajcie sobie, jak to kosztuje, ile was kosztuje prowadzenie, wynajem jakiejś pomieszczenia na działalność, na restaurację, na gastronomię czy na księgarnię. I zobaczcie, ogromny obiekt, z którego też dużo zarabiacie, ponieważ no, kilkanaście tysięcy osób to jest mnóstwo wpływów z biletów. I tylko płacicie za to jakieś właśnie 2-3 tysiące. Mieszkańcom Leszna udało się doprowadzić do tego, że z tych 4 tysięcy opłata za ten stadion wzrosła do 7 tysięcy, więc też te działania mają sens, dlatego zachęcamy do pytania, do zadawania i do rozliczania i ujawniania tych nieuprawnionych właściwie wycieków tych publicznych pieniędzy, bo to są pieniądze, z których można wyremontować drogi. Adamie, oddaję tobie głos. Ja właśnie chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz jeszcze, tak zmierzając już ku końcowi, bo widzę, że czas też powoli zmierza ku końcowi. Bardzo istotną rzecz właśnie pani Marta poruszyła w kontekście debaty publicznej, bo wydaje mi się, że to jest taka kluczowa kwestia, która wpływa właśnie na to, dlaczego te podmioty, nawet jeśli to nie są właśnie, tak jak Bartosz wcześniej mówił, no, organy państwa, tak? Mimo wszystko powinny, przynajmniej w pewnym wycinku swojej działalności, moim zdaniem w całkiem szerokim wycinku, powinny być jednak jawne. Ponieważ jeśli chodzi o samo prawo dostępu do informacji, to jest to swego rodzaju prawo, które poza tym, że jest samo w sobie prawem, pełni moim zdaniem funkcję swoistego takiego narzędzia, które pozwala chronić inne prawa, które nam przysługują. Czyli w tym wypadku na przykład prawo do posiadania i wyrażania poglądów. Prawo, które jest nie tylko gwarantowane w Konstytucji, w aktach prawa międzynarodowego, tak w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czy w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, ale przede wszystkim jest takim prawem no, podmiotowym, prawem przyrodzonym, które te dokumenty tak naprawdę tylko deklarują. Tak? I żebyśmy mogli z tego faktycznie prawa realnie korzystać, żebyśmy mogli wyrażać poglądy i żebyśmy mogli te poglądy rozpowszechniać i też żebyśmy mogli podejmować jakieś decyzje, tak? Czyli na przykład wybierać włodarzy, którzy potem decydują, jakie pieniądze są faktycznie wykorzystywane, musimy mieć odpowiedni ogląd sytuacji na temat tego, jak dana sytuacja faktycznie wygląda. I tym, co do tego prowadzi, jest debata publiczna. Żeby ta debata publiczna mogła być dobrze realizowana, to musi być właśnie jak najszerszy dostęp do tych informacji, żeby jakby kłótnie, rozmowy właśnie nie zamieniały się w kłótnie na zasadzie, że każdy ma jakieś swoje źródła, te źródła są niesprawdzone i możemy tylko coś podejrzewać, tak? Tylko żeby faktycznie były rzetelne informacje, których możemy wykorzystywać i wiemy, jak de facto jest, bo to pozwala nam z jednej strony podejmować dobre decyzje przy urnach wyborczych, z drugiej strony rozliczać też nawet bieżąco obecnych włodarzy, a z trzeciej strony też widzieć, jak w tym wypadku sport faktycznie funkcjonuje. I właśnie wspomniany wcześniej Europejski Trybunał Praw Człowieka zwrócił na to uwagę, że rolą organizacji społecznych pokroju, na przykład Hotdoga, jest właśnie udział w debacie publicznej. I żeby można było brać udział w tej debacie publicznej, konieczne jest zapewnienie właśnie prawa dostępu do informacji. Przykładem takiej sprawy, już odbiegając od żużla, ale pozostając w temacie sportu, jest na przykład toczona przez nas obecnie sprawa z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. Mianowicie chodzi o kwestię wynagrodzeń z tytułu zasiadania w zarządzie, sprawowania funkcji wiceprezesa zarządu przez polityka związanego z Prawem i Sprawiedliwością, który jednocześnie jest też europosłem. I kwestii tego, ponieważ dotarły do nas kiedyś jakieś doniesienia odnośnie tego, że coś jest nie tak w kwestii jego wynagrodzeń, w kwestii jego diet. I brak jawności w tej kwestii, tak naprawdę bez względu na to, czy faktycznie te nieprawidłowości są, czy ich nie ma, jest inherentnie szkodliwe. Z tego powodu, że albo a, faktycznie są jakieś nieprawidłowości, więc związek nie działa w sposób gospodarny i zamiast skupiać się na kwestii
znaczy inaczej, może cały czas skupię się na kwestii rozwoju sportu, ale mimo wszystko część pieniędzy, która powinna być lepiej w sposób zainwestowana, jest inwestowana w sposób gorszy. My nie mamy do tego informacji, więc my wszyscy jako obywatele jesteśmy na tym stratni i sport polski na tym jest stratny. Natomiast w sytuacji, w której tak naprawdę te pieniądze są dystrybuowane w dobry sposób, tak, no to stratny jest sam ten wiceprezes w tym momencie, pod adresem którego są jakieś niesprawdzone pomówienia. I tylko właśnie realny dostęp do tej informacji jest w stanie pokazać, jak ta sytuacja de facto wygląda. Dlatego ten dostęp do informacji jest tak ważny i dlatego uważam, że bez względu na to, co uważamy w danym temacie i czy jesteśmy zwolennikami tego finansowania, czy nie, to powinniśmy dążyć do tego, żeby to wszystko było jak najbardziej jawne i jak najbardziej transparentne, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie merytorycznie na ten temat rozmawiać i toczyć właśnie argumenty, posiadając pełny ogląd sytuacji. I to jest to, co mnie osobiście skłania do tego, żeby angażować się w tego typu akcje i ogólnie działalność WordWeba. Dziękuję Ci za te słowa, Adamie. Ja chciałam od siebie powiedzieć, że nawet jeżeli dostaniemy dane, informacje, z którymi nie wiemy, co zrobić, bo nie wiemy, czy to jest duża kwota, czy nie, to proponuję sobie zadać pytanie, a jak by to kosztowało, albo ile, co by można było za to zrobić dobrego dla miasta. Albo na przykład zrobić coś takiego, co zrobili mieszkańcy Leszna, czyli zdobyli faktury w trybie dostępu do informacji publicznej za wynajem stadionu i wyszedł taki paradoks, że miasto, znaczy MOSiR, czyli Miejski Zakład Budżetowy, wynajmuje stadion, ogromny stadion Unii Leszno w kwietniu 2019 roku za 2700 zł. W tym jest stadion, użytkowanie pomieszczenia i konserwacja stadionu. Natomiast miastu OSiR wynajął na kilka dni boisko i stadion za 2200 zł, za 3800. Na kilka dni na zawody. A szkole integracyjnej na zajęcia z kultury fizycznej wynajął boisko na jeden miesiąc za 1500 zł. Czyli zobaczcie, szkoła integracyjna na zajęcia dla waszych dzieci płaci 1500 zł za boisko na miesiąc. A klub sportowy wynajmuje za 2700 stadion, na którym przygotowuje się lub odbywa imprezy, na których bardzo dużo pieniędzy zarabia. I zobaczmy, jak my fundujemy ogromne pensje i prezesom, i pracownikom tych klubów sportowych, a nie dofinansowujemy nauczycieli czy innych pracowników, którzy są pracownikami miasta i mogliby być świetnymi ekspertami. Nasz czas dobiegł końca. Dziękuję Wam bardzo za przyjęcie zaproszenia do tego programu, a Marta, Tobie bardzo dziękuję za Twoją pracę jako radną i za to, że tak wskoczyłaś do nas spontanicznie. Ja obiecuję Państwu, że Martę wezmę na całą godzinę jako jedyną gościnę programu. Marta pokaże Wam, jak naprawdę być, kim może być radna, i że to nie jest żadna elita, tylko to są, no to są, jak wygląda być reprezentantką mieszkańców. Dziękuję serdecznie. Za sterami Krzysztof Kołaczek. No i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Dzięki, bardzo mi było miło. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Reset Obywatelski.